Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tym gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj ja mam wiadomości na 15 lipca 2019 roku, poniedziałek. Zaczynamy tydzień od początku. Mamy troszeczkę wiadomości, nie ma ich może dużo, bo jest niedziela, ale jest ich troszeczkę, przejdziemy do nich za chwilę. Pamiętajcie, że w tym tygodniu na pewno wyjdzie kolejny Satoshi Nakamoto, który mieliśmy dzisiaj. Kolejna sprawa Skryga Wrighta, co tutaj może się wydarzyć w kolejnych dniach. Tak samo jestem już bliski ukończenia pierwszej audycji, o której mówiłem, że będzie ona w niedzielę pod skrzydłami Phoenixa. Także zapinamy wszystko na ostatni guzik, więc na pewno w niedzielę, mam nadzieję, że w niedzielę będzie ta audycja. To jest audycja. Motywacyjna. Ona nie będzie w ogóle o krypto, yy, zupełnie inne podejście do życia. Także, jeżeli chcecie, yy, zapraszam w niedzielę na tą audycję pod skrzydłami Feniksa. Ok, przejdźmy może na koń papierkę, zobaczmy, co tutaj się dzieje w ostatnich 24 godzinach. Czyli Bitcoin 10 653 dolary, czyli w 24 godziny kolejne 3% w dół. Market Cap 289 miliardów dolarów, minus 5,18, czyli alty. Dostałem tutaj jeszcze bardziej Engine Coin 13% w ostatnich 24 godzinach, Icon 4,51% i Steam 3,46%. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie gorzej poradziły, Xmax minus 28%, cubetika minus 20%, ale mały wolumen, HyperCash minus 13% i Dent minus 11%. Przejdźmy do Petera Branta na Twitterze, który mówi, że jeżeli ta parabola Zostanie teraz załamana, a jest już załamana, no to możemy oczekiwać powiedzmy 80% spadków bitcoina. To by nas poprowadziło w granicę 5-6 tysięcy dolarów. Jestem ciekaw, czy to jest możliwe. Tak samo tutaj mówi właśnie, że ta 80% korekta może być tutaj rozpoczęta. Zobaczymy. Jeżeli w kolejne dwa tygodnie nie zobaczymy zmian, możemy zejść z bitcoinem poniżej dolarów, zdaniem Petera Brand. CL207 z kolei mówi, że nie powinniśmy spać poniżej 10400. Mamy tutaj, powiedzmy, Bollinger's Bands, które mówią, że powinniśmy się odbić właśnie od tej ceny, nie powinniśmy spać niżej. Jeszcze parę godzin później dodaje też jedną hipotezę, gdzie możemy dojść do 200-tygodniowej średniej. Kroczące ewentualnie, no to wtedy byśmy byli w okolicach 8-9 tysięcy. Jestem ciekaw, czy jesteśmy w stanie spaść do takich granic. Ram Noyer, który prowadzi CNBC, CryptoTrader, przeprowadził się niedawno do Stanów Zjednoczonych i otworzył konto z Wells Fargo, ale wiemy, że Wells Fargo ostatnio zablokowało kupto kryptowalut, dlatego też pociął swoją kartę na dwie połówki i powiedział, że nie będzie używał banku, w którym decydują, jak ma używać. Swoje pieniądze. CryptoDog uważa, że dopóki nie dojdziemy do 7200, nadal mamy bardzo dużo y, linii oporu do tego momentu, więc w tym momencie nie jest w ogóle nastawiony na spadki. 7200 to jest taka granica ostateczna, gdzie tam jest wielki opór i, i zanim dojdziemy do jeszcze tego 7200 tej ceny, jest bardzo dużo supportu w tej cenie, więc nie uważa, żebyśmy mieli spaść. KryptoDoc podaje tutaj ciekawe zdjęcie, jeżeli chodzi o KYC. Co nas w tym momencie broni, jeżeli chodzi o zapakowanie się ulicy? Bo wiemy, że KYC, jeżeli nowi ludzie wchodzą w świat krypto, w tym momencie, jeżeli muszą na dzień dobry. Podać swoje dane i do tego jeszcze dodać swoje zdjęcia w postaci na przykład prawa jazdy czy, czy, czy zdjęcia paszportu, to jest właśnie to, co broni tych nowych ludzi do wejścia, bo wchodzą w krypto a nagle jest bariera. Ej, ale ja muszę podać KYC, czyli wszystkie swoje dane? Ej, nie, to się nie opłaca. CCN dodaje wiadomość, że w Chinach jest najwięcej nielegalnych. Krypto górników, i w tym momencie wiemy, że przejmowane są kolejne powiedzmy kopalnie, które nie są legalne. Ostatnio rząd zarekwirował 4000 takich właśnie górników albo sprzętu do górnictwa o wartości około 3 milionów dolarów w ich właśnie stracie dla rządu Chin. I w tym momencie mamy tutaj też pokazane, gdzie najbardziej nielegalne profity dzieją się na całym świecie. Zobaczcie tą mapę, czyli mamy w, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, mamy tutaj wszystkie te nielegalne, powiedzmy, górnictwo, które się dzieje na całym świecie, i w tym momencie, jeżeli chcemy wydobywać w Chinach, Bitcoin jest to w kwocie około 8%. Tysięcy dolarów. Ale jeżeli górnicy używają, powiedzmy, niesprecyzowanych miejsc do wydobywania bitcoina, to ta cena spada do zera. Tak jak mam teraz w Iranie, że niektórzy wydobywali z, gdzie ulokowane są meczety. Także CCN mówi, że to może wpłynąć na jeszcze wyższą cenę bitcoina. Jeżeli te kolejne powiedzmy kopalnie będą usuwane, te nielegalne. Jeżeli chodzi o Cardano, parę godzin temu dzisiaj wyszedł Charles Hoskinson, który wydał audycję na update z Cardano. Także jeżeli was interesuje, link do tej audycji, 14-minutowy yy, będzie dodany w źródłach. Także jeżeli ktoś z was supportuje Cardano, zapraszam na tą audycję. Cały update yy, z Charlesem Hoskinsonem jest tutaj zawarty. PuntDX yy, pali tokeny Bardziej 34 miliardy tokenów z ich cyrkulacji. Jest to wartość około 23 milionów dolarów. 34 miliardy tokenów to ich cyrkulacja była wcześniej 234 miliardy tokenów, także teraz mamy około 200 miliardów, także nadal jest tutaj dużo i 2,4 miliarda jest w Pundie X. Czyli w tej kryptowalucie podpiętej pod NEMA. Widzimy, że punkt nie zareagował na tą wiadomość pozytywnie. W ostatnich dwóch godzinach jest 2% wzrostu, ale w 24 godzinach mamy prawie 6% straty. Justin Sun zatwitował, że Polonix i KuCoin będą tutaj dodawali AirDropy ze względu na to, że wchodzi Tether w USDT bardziej na tronie. Czyli 30-milionowy plan tych wszystkich, którzy mają w Tetherze terce. 20, także będzie taki airdrop wykonywany na KuCoinie około 15 lipca. Nie wiemy na jakiej zasadzie będzie ten, powiedzmy, airdrop wyglądał, ale widzimy, że Tron z KuCoinem współpracują. Mamy tą informację od Wells Fargo na bitcoinieście, że tutaj blokują wszystkie. Waluty, albo wszystkie transakcje, które mogą iść w krypto, i teraz Wells Fargo zapowiedział, że nie będzie tolerował zakupów krypto, i dlatego tutaj mieliśmy tę wiadomość z Ranem Neunerem, że usuwa swoją kartę, nie chce, żeby był, albo jakiś bank mówi mu, na co ma. Przeznaczać swoje pieniądze. Jeżeli chodzi o Dasha, możecie zobaczyć czterominutowy film, który porównuje Dasha do Bitcoina i co Dash może zrobić, a Bitcoin nie. Także też będzie ten link dodany w wiadomości na samym dole pod kryptookruchami. Więc możecie wejść. Ci wszyscy, którzy wierzą w Dasha, może to jest ciekawa informacja dla Was co może zrobić Dash, a Bitcoin nie. Uważajcie też na Dana Larimera, który um, osoba się podszywa pod główną osobę. Jeżeli sobie wejdziecie na Daniela Larimera, czyli wiemy, kim jest Daniel Larimer, EOS i, i te różne rzeczy, które stworzył do tej pory, e, ma realne e, tutaj username, czyli e, powiedzmy dane do konta to jest Daniel Larimer przez 2 L, ale ten podrobiony jest Daniel L, ale już tu jest I. Lamier, Larimer. I to wygląda bardzo podobnie, więc uważajcie na takie podrobione konta na, na Telegramie, bo mogą one e, pokazywać na przykład, że wyślij mi panie e, parę bitcoinów czy kryptowaluty, a ja ci odeślę EOSy, czy coś w takim stylu. Więc po prostu wiecie, żeby zawsze sprawdzać user info, wtedy jeżeli wejdziecie, jest nie ten Daniel Larimer przez 2L, tylko Daniel przez L -i -i, no to wiecie, że ta osoba jest podrobiona i na pewno będzie tutaj chciała wyciągnąć od Was y, parę groszy. A tutaj mamy pokazane, jak wygląda white paper, jak nam obiecują nasze projekty, jak one mogą się sprzedać, jak one wyglądają. Zobaczcie tą panią, która wychodzi z prysznica i nagle wychodzi kolo, y, który pokazuje nam całe oblicze projektu. Zobaczcie. No. Nie dajcie się nabrać na taki projekt. Prave New Coin dodaje informację o tym, że BitMEX i Binance będą tutaj konkurować w przyszłości, jeżeli chodzi o dźwignie futures, kontrakty, bo w tym momencie Binance ma wprowadzone 3.0, ale już wiemy, że 20-krotność będzie możliwa już niedługo, czyli na dźwigni 20 razy będzie można zagrać na Binance. Jeszcze nie mamy daty przedstawionej, kiedy to będzie, ale widzimy, że Binance goni tutaj BitMEX ze względu na swoich klientów. Ja może przetłumaczę Wam. Ostatnie EMA, czyli Ask Me Anything z CZ, z Binance, to jest 30-minutowy film, żebyście wiedzieli, co dokładnie mówi. CDC Binance w tym tygodniu. Bitcoin.com podaje informację o tym, że deweloperzy z blockchain zarabiają około 850 tysięcy dolarów rocznie. To jest dużo większa suma niż powiedzmy średnia krajowa, jeżeli chodzi o deweloperów blockchain. Yy, zobaczmy na przykład CEO blockchain zarabia około 236 tysięcy, powiedzmy inżynierowie jakiegoś wyższego szczeblu 210 Potem mamy menadżerów projektu 145 tysięcy. Także widzicie, jaka jest przepaść pomiędzy deweloperami z Blockstream. Blockstream, tak naprawdę, wiecie, że to jest główna, można powiedzieć, odnoga BTC w tym momencie. Oni ukierunkowują. Bitcoin albo BTC, żeby szło w tym, ani innym kierunku. Oczywiście podawałem przykłady, żeby wtedy górnicy też implementowali te ich nowe ulepszenia, więc to nie jest po prostu zaplanowane tylko przez blockchain. Wszyscy muszą wyrazić zgodę, ale widzimy, że zarabiają niektórzy z nich 850 tysięcy dolarów rocznie. Jeżeli chodzi o Bitcoin SV, za 10 dni będzie tutaj ulepszenie Bitcoin SV kłazał protokół wchodzi, czyli Quasar protokół wejdzie i wróci Bitcoin SV do początku istnienia powiedzmy protokołu Bitcoina, czyli oryginalny protokół będzie zaimplementowany tak, jak Satoshi tutaj sobie zdecydował, więc BSV tutaj twierdzą, że za 10 dni będzie miał taką samą podstawę, jak była w 2009 roku, gdzie stworzył się. BTC albo Bitcoin. The Coin Post dodaje informację, że mamy kolejny exit scam, nowa chain. Zamyka się i widzimy, że to jest współ exit scam. Bardzo dużo osób straciło, bardzo dużo pieniędzy. Niektóre osoby inwestowały po około 8,5 tysiąca dolarów. 25 tysięcy inwestorów w tym momencie jest poszkodowanych, więc jeżeli inwestowaliście w nowa chain, wiecie, że no niestety, to był kolejny skam, gdzie był bardzo popularny na Twitterze, promowali go na Twitterze, na Redditie i na YouTubie niektóre osoby, więc uważajcie, bo to jest świat... Krypto, to mamy Dziki Zachód i uważajcie na takie nowe, e, kolejne projekty, które obiecują wszystko, i, i, i jeżeli są jeszcze reklamowane na różnych projektach, zastanówcie się, co one wnoszą nowego. Tutaj za dużo nie wniosły, a zarobiły około miliona dolarów dla tych osób, które je prowadziły. Trust dodaje informację o tym, że amerykański rząd pożyczył niecały 1 bilion dolarów około 700 miliardów e, na początku tego roku, więc. Pożyczki są dużo dużo większe niż wydaje rząd w tym momencie w stanach zjednoczonych i niektóre media podają, że w tym momencie rząd Stanów Zjednoczonych chce podnieść poprzeczkę pożyczki w stanach zjednoczonych, żeby jeszcze ta możliwość była większa w przyszłości. Czyli odpowiedź mamy jedno Bitcoin lub złoto. Dash wprowadził nową e, funkcjonalność, żeby się bronić przed 51% atakami. E, wprowadził e, nową rzecz, która się nazywa Chainlocks Protocol, gdzie do, do tej pory m, wiemy, jak często występowały 51% ataki w blockchainie, i będzie to w tym momencie. Popchnięte do około 60%, dlatego, że jeżeli ktoś będzie w tym momencie chciał zaatakować sieć, to już nie będzie 51%, a 60% i będzie to wykonywane praktycznie w sekundę. 400 wybranych nodów będzie praktycznie monitorowało sieć i stwierdzało, czy ten blok jest tak naprawdę prawdziwy, więc dodatkowe. Zabezpieczenia. Jestem ciekawy, jak to ma się do decentralizacji. Jeżeli podążacie za Dashem, dajcie znać, bo zawsze takie ulepszenia wprowadzają element, jak bardzo zdecentralizowana jest dany blockchain lub projekt. Więc, jeżeli ktoś z Was jest za Dashem, dajcie może znać w komentarzach, czy może to powodować mniejszą decentralizację danego projektu. Tutaj życzę Wam wszystkim w 2020 roku takiego Lambo BTC Hodu. Ciekawy kolorek, zobaczcie. No, i jestem ciekaw, ile taka bryka kosztuje. Pewnie Wy wiecie więcej niż ja, jeżeli chodzi o takie samochody. Pół miliona starszy, czy 100 tysięcy dolarów? Dajcie znać. Mamy też dodaną naredzicie listę giełd, które nie potrzeba w tym momencie KYC. Także mamy Morph Token, Coinswitch, Flip Co, Flipme, FixedFloat.com, Zigzag, SparkSwap, Client, Go Lightning, Submarine Swaps, Bitrefill i Fast. Bitcoin. Z tego giełdy albo te, e, tak, giełdy nie potrzeba w tym momencie KYC, żeby się na nich rejestrować. Ambekrypto dodaje wiadomość, że w tym tygodniu wyjaśni się wszystko, jeżeli chodzi o Libre w Waszyngtonie. Będzie tutaj odpowiedź na temat, jak Libra może ewentualnie zostać dopuszczona do e, powiedzmy Stanów Zjednoczonych, pod jakimi warunkami. To spotkanie odbędzie się 17 lipca w środę o 10 rano, czyli. W Polsce około godziny 18:19, także będziemy czekać, co tutaj regulacje powiedzą na temat SEC i Libry, pod jakim, albo w jakim wymiarze będzie Libra ewentualnie mogła być dopuszczona w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o Ripple i XRP, na Daily Hodl czytamy, że nowa giełda, albo bardziej giełda, która jest poważona w Japonii, dodaje support do XRP, czyli będzie dostępna na DMM Exchange w Japonii, czyli widzimy, że kolejna giełda, która dodaje XRP, Vice Rating dodaje nową listę i ulepsza, e, powiedzmy, e, ranking EOS-a i Joty. Dodaje do ich, e, powiedzmy, opisu literę A, która oznacza, że no, jest troszeczkę wyżej notowana, czyli EOS i Jota w tym momencie dostaje lepsze rokowania od. Vice rating, więc może warto zainteresować się tą adopcją powiedzmy tych kryptowalut. Mamy też company.gr, który mówi o hash rate Bitcoina w tym miesiącu. Bije wszelkie rekordy. Ostatnie trzy miesiące minęły pod hasłem znacznych wzrostów notowań pierwszej pod względem wartości rynkowej kryptowaluty. Nie są to jednak jedynie statystyki, na których Bitcoin bije ostatnio rekordy. Wśród nich jest poziom hash rate. Sieć Bitcoina osiągnęła w tym miesiącu rekordowy all-time high pod względem haszy. Dnia 5 lipca wyniosło ono aż 74,5 haszy. Wartość ta mierzy moc obliczeniową sieci Bitcoin, wykorzystywaną przez górników do rozwiązywania skomplikowanych zadań kryptograficznych. W haszach na sekundę mierzy się także wydajność koparek, w ramach których przeważane są transakcje i powstają nowe monety. Z tą moc równa działaniu 970 tysięcy koparek typu Antminer S9 szczyty mocy obliczeniowej zbiegły się z rekordami w tym roku notowaniami cen, cena Bitcoina które na początku lipca przekroczyły poziom 13 tysięcy dolarów. Jednocześnie jak podaje serwis Binance Research, w czerwcu zanotowano najszybszy przyrost ma mocy obliczeniowej w historii Bitcoina, bo aż o 13 na podstawie obserwacji 7-dniowej, średniej kroczącej. Dla porównania z styczniu bieżącego roku średni hash rate wynosił 41,6%. Gdy weźmiemy pod uwagę okres od początku roku 2017 roku do chwili obecnej, hash rate wzrósł aż 27-krotnie, przy jednoczesnym 11-krotnym wzroście notowania bitcoina. Nie jest to rozwój sytuacji, którego spodziewa się większość analityków którzy biorąc pod uwagę mający nastąpić w czerwcu przyszłego roku halving oczekiwali, że spadnie zainteresowanie wśród nowych użytkowników do przyłączania się do sieci. Przejdźmy na polskich youtuberów, nie było ich dużo. W ostatnich 24 godzinach mamy kryptokamikaze, Ledger Live, odzyskiwanie konta plus zabezpieczenie Terex Ledgerem. Dalej jest FX Max, który miał tutaj za albo ma zaplanowany na 15, czyli będziecie mogli zobaczyć dzisiaj o godzinie 7.30 euro dolar fund frank w lipcu analiza walut indeksów i surowców i już tutaj nikogo nie mamy, a jeszcze był oczywiście Mike Satoshi u siebie gdzie też tam się pojawiłem na D-Live u Mike'a Satoshi'ego i ta audycja będzie dodana na YouTube we wtorek lub w środę, też tam Zapraszam. Przejdźmy może na komentarze. Maćkiewicz, LTC około 90 dolarów, żal nie kupić. Ciekawe, czy zyskam, czy stracę Feniks, czy kciuki. Jak zawsze super audycja. E, dziękuję bardzo. E, doktor Magik, dzięki Fenix zrobisz super robotę. Czekam na ciąg dalszy. Mateusz Zimowski LTC poniżej 90 dolarów balon pęk. <laughs> balon pęk, ok. E, dzięki Doktor Magik, dzięki Mateusz. Zimowski, jestem ciekaw, czy spadnie jeszcze niżej. Ja uważam, że możemy jeszcze niżej spaść, ale zobaczymy. Alina, a ja wierzę, że on martwi się o swoją duszę. No i dobrze, Alina, może to jest coś w tym racji. E, Rafał X, dzięki Fenix, czekamy na dalszy rozwój sytuacji, a tak z drugiej strony to nie ma i nie będzie takiego narzędzia na świecie, aby nie mógł uczestniczyć w tym handlarze narkotyków czy broni. Świat przestępczy będzie wykorzystywać każdą, aby uświęcić swój cel, więc niech Craig przestanie. Yy, mówić od rzeczy, przynajmniej jeżeli chodzi o te sprawy. Może on myśli, że dzięki BSV nie będzie dochodzić do takich przypadków, pozdro. Ja odpisałem. Mnie ciekawi inna rzecz. Podaję nazwiska, które zaczęły Silk Oak i Hydra. To są żyjące osoby. Jestem ciekaw, czy z nich widział zniesławienie, bo pamiętaj, że on stoi przed sądem i daje nazwiska, a to może mieć konsekwencje prawne, jeśli są nieprawdą. Yy, Rafał Ek zapisał. Bitcoin Phoenix zgadza się, że stoi przed sądem. Ja tylko odniosłem się do wątku, jakim jest wykorzystanie. BTC. Ja dodałem też, jeżeli chodzi o BTC Code z dzisiaj, dużo różni się od oryginału. Za pomocą implementacji Segwit wprowadzili odcięcie podpisu, bo za dużo zajmował, żeby zmieścić się w więcej transakcji w bloku. Odcięte jest też IP to IP, transakcja, gdzie mowa o tym była w white paper, czyli coś robisz, nie tak, my mamy Twoje IP i tak dalej. Dużo zmian by trzeba osobną audycję zrobić. Dokładnie tak. Bo to jest dużo zmian, które się zmieniły od początku Bitcoina i Piodvio Bitcoin Phoenix. The website was launched in February 2011. Development had begun six months prior. E, czyli widzimy, że e, niektórzy dodawali tutaj e, do tego, że Craig Wright stwierdził, że on już w 2010 roku wychodzi z Bitcoina, jak tutaj zeznał. A dopiero Wikileaks pojawiło się w 2011, ale tutaj Piotr Wio zauważył, że 6 miesięcy już wcześniej, zanim Wikileaks, albo bardziej Silk Road się pojawił, już były tutaj no, wszystkie deweloperskie sprawy które miały doprowadzić do tego, że się otw otworzył Silk Road. Dlatego, czyli zaczęli właśnie, kiedy Satoshi odchodził, bo wiedział, do czego chcą używać BDC, czyli on jest po stronie tutaj Craig'a Wrighta, mówi, że to jest prawda, jednak, że odszedł w momencie zaczęcia projektu Silk Road. Monyle dodaje, hehe, da 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 da, da inspektor Gadget. <laughs> Nie ma mowy o pomyłce, to zimna kalkulacja, sprowadzona do roli pomyłki, manipulacja w celu prowokowania pożądanych działań, czyli mowa o dodruku przez pomyłkę powiedzmy 5 miliardów w ttr No i potem, oczywiście, 30-40 minut później zostały wypalone te tokeny. No, także no, ja mam podobne zdanie, także tutaj się nie różnimy. Henryk B. To nie żadne pomyłki, tylko wszystko jest sterowane. Wykresy BTC, Ethereum, BCH, LTC są prawie takie same, jakbyś sobie nałożył jeden na drugi. Fenio, dzięki za Twoją pracę, ja też Wam dziękuję. I niektórzy dodawają tutaj informacje. Wiecie, co się dzieje z Bitbay giełdą? Od kilku dni ma problem z płatą i wypłatą środków. Za pomocą przelewów bankowych moja wpłata się odbiła i wróciła na moje konto. Na wszelki wypadek przelałem fundusze na portfel krypto. Jeśli ktoś ma jakieś info na ten temat, zapraszam do dyskusji. I tutaj też dodaję informację, że Igoria zablokowała po Bitmarkecie i zamrozili środki. Bardziej tutaj chodzi o prokuraturę i Igoria to była, oni są używani przez Bitmarket, Bit, Bitmarket, Bitbay, do tego, żeby po prostu wrzucać środki na konto, więc może dlatego tutaj się odbiło szerokim echem. Z drugiej strony, no, zastanówcie się. Jeżeli Bitbay będzie miał w przyszłości problem, na razie... Nie możemy tego stwierdzić, więc no musicie tu sami zadecydować, co jest najlepsze dla Was. Widzę, że Sukar podaje o, chyba zmienił ktoś ksywę wydaje mi się, że to była chyba inna ksywa. Fenio dzisiaj podąża z żywawym krokiem tak, to było w poprzedniej audycji ty, 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 ty. i odleciał helikopterem dokładnie. No, niektórzy lubią te wstawki, także nie ma problemu e, będziemy je dodawać na pewno i zobaczmy jeszcze, czy coś tutaj się wydarzyło w kolejnych komentarzach wybiorę taki jeden z bomby, ok? żeby już nie przedłużać a niech będzie ten o, co do FOMO, dobra jeszcze Dartiego przy, przy, przeczytamy, szkoda, że moja firma przy przelewie wpłaty na moje konto nie robi takich pomyłek, dzięki Bitcoin Phoenix ja też dziękuję, no fajnie by było jakby się o parę zer pomyliła każda firma Arkadiusz Siczek Siczek, co do FOMU i upadków giełdy, to powiem tak, jak upadał Koindru, to ostrzegałem, w komentarzach pod moim filmem i na grupach Facebooka ludzie się śmiali z tego co pisałem, że o czym to ja tu robię dramat, że co to w ogóle za giełda, że nie ma o czym pisać tymczasem kilka dni później już w mediach była afera o giełdzie, która nagle zamyka swoją działalność i wtedy nagle pojawił się lament w internecie i na, na tych samych grupach że znowu nas oszukano. Oczywiście to są dwie giełdy o dwóch różnych wolumenach. Mimo wszystko pokazuje, jak często ludzie w świecie kryptowalut działają. Liczą na szczęście i darmowe poradniki na temat tego, co urośnie, ale samemu pracy wykonywać się nie chce. Dlatego nie ma się co dziwić, że później tak wielu ludzi traci. Na tym markecie. Pieniądze. No, nie ma tutaj innego, powiedzmy, oddźwięku. Tak samo tutaj Arkadiusz Szliczek uważam, że zawsze warto dmuchać na zimne, cokolwiek się dzieje z giełdą. Jeżeli zaczynają się problemy, może warto się zastanowić. Tak jak w tym banku, gdzieś tam na Podkarpaciu ludzie wystrzelili z domów w poniedziałek rano, żeby po prostu wypłacić swoje pieniądze i tak nie mogli wszyscy wypłacić, bo przynajmniej ich fundusz, powiedzmy, tutaj bankowy, ratuje na 100 tysięcy euro, więc. O tyle jest dobrze. Ok. Do Patronite'a wrócimy już w kolejnej audycji Dzień Dobry Krypto. Ja tutaj mam kolejne masę wiadomości i, i audycji dla Was w tym tygodniu, więc no, będzie dużo tłumaczeń, będzie dużo kolejnych audycji, także zapraszam i mam nadzieję, że kontynuujemy to, to, to co się dzieje w świecie krypto. Pamiętajcie, że no, no tutaj jesteśmy razem, mamy tą. Powiedzmy platformę YouTube'a, za pomocą której możemy się komunikować. Mamy też innych youtuberów w Polsce, więc uważam, że kryptowaluty to jest kolejny temat, przynajmniej na lata. Więc dzięki Wam jesteśmy w stanie kontynuować właśnie to w taki sposób, a nie inny. Także życzę Wam wspaniałego poniedziałku, bo pamiętajcie, że bez poniedziałku nie byłoby wtorku, środy, czwartku, piątku, a w piątek odpoczywamy. W sobotę też, w niedzielę już jest relaks. Także Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, zostańcie z bitcoinem.